Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewany.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak i kiedy przyciąć rozplenicę japońską po zimie. Zapraszam do oglądania. W internecie bardzo często można zobaczyć takie informacje, że trawy przycinamy w jakimś konkretnym terminie, na przykład w połowie marca. Jednak taki termin nie do końca da się w ten sposób określić, ponieważ w marcu może być różna temperatura, więc najlepiej kierować się po prostu warunkami atmosferycznymi. Ja uważam, że takie trawki najlepiej przyciąć po prostu wiosną po większych mrozach. Do przycięcia tej rozplenicy użyjemy sobie takiego noża do chleba, jednak każde narzędzie będzie dobre. Jeśli macie mniejszą trawę, możecie też użyć zwykłego sekatora, a jeśli macie bardzo dużą ilość tych trawek, no to może to być też kosa spalinowa. Ważne, by to narzędzie spełniało swoje zadanie. I teraz zwykle pojawia się pytanie, na jakiej wysokości taką trawkę powinniśmy przyciąć. Otóż w internecie też jest dużo informacji, że powinniśmy przyciąć ją 5 cm od ziemi, inni mówią, że 20 cm od ziemi, a tak naprawdę wszystkie te pędy, co tutaj widzicie, to są stare, zasuszone, zeszłoroczne pędy, więc nie ma sensu przycinać jej wyżej. Według mnie powinniśmy ją przyciąć przy samiutkiej ziemi. Nie ma sensu zostawić tych zeszłorocznych pędów, ponieważ tutaj chodzi o to, by ta trawa od korzenia wybiła z powrotem. No ale bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy przycinanie. Skończone. Trawkę mamy już przyciętą. Właśnie tak powinna wyglądać przycięta rozplenica japońska. W innym filmie opowiadałem Wam już, dlaczego warto wiązać właśnie takie trawki. I jednym z tych powodów jest to, że patrzcie, właściwie całą tą kępę możemy złapać i po prostu sobie wywalić na kompostownik. Więc według mnie warto takie trawki wiązać, jednak nie jest to obowiązkowe. Teraz jak nasza rozplenica japońska jest już przycięta, to pozostaje nam czekać tylko, aż wypuści piękne pędy i kłosy. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!